11 listopada obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli nasz kraj wyzwolił się spod panowania zaborców Rosji, Prus i Austrii. Przez ponad wiek Polska nie istniała na mapie świata. Żył jednak naród, jego kultura i obyczaje. Warto zastanowić się dziś, jak doszło do utraty niepodległości. Kiedy w 1764 roku na tron wstępował Stanisław August Poniatowski, państwo polsko-litewskie należało do największych państw Europy. Brakowało jednak w nim sprawnych rządów, co uczyniło go bezwolnym przedmiotem intryg innych mocarstw. Największe wpływy zdobyła wśród nich Rosja. To jej władczyni Katarzynie II zawdzięczał tron Stanisław August Poniatowski. W 1772 roku Austria, Rosja i Prusy usankcjonowały pierwszy rozbiór Polski. Po tym wydarzeniu, także pod wpływem rozwijających się idei oświeceniowych, rósł w Rzeczypospolitej obóz zwolenników reform, który uczyniłby z niej silne i nowoczesne państwo, niezależne od sąsiednich mocarstw. W 1791 roku reformatorom udało się uchwalić Konstytucję 3 maja, radykalnie zmieniającą ustrój państwa. Jednak przeciwnicy Konstytucji zawiązali konfederację i zwrócili się o pomoc do Rosji. Podjęli walkę w obronie niezbywałych praw szlacheckich, takich jak wolna elekcja czy liberum veto. Reformy zostały zablokowane, a ziemie Rzeczypospolitej były okupowane przez wojska rosyjskie. Wkrótce dokonano drugiego rozbioru Polski. W 1794 roku w kadłubowym państwie polskim, pozostającym pod wpływem Rosji, wybuchło powstanie kościuszkowskie. Po 8 miesiącach nierównej walki zostało stłumione przez wojska rosyjskie i pruskie. Niecały rok po upadku powstania, w październiku 1795 roku, Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat ostatecznego trzeciego rozbioru Polski. Ojczyzna nasza zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Chociaż Polski nie było na mapie, Polacy czynili wysiłki, by odzyskać wolność. Jan Henry Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech. Nie zdołały one wyzwolić ojczyzny, ale walcząc u boku Napoleona, przyczyniły się do utworzenia zalążka państwa polskiego pod nazwą Księstwo Warszawskie. W kolejnych latach Polacy organizowali powstania przeciwko zaborcom. 29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, zorganizowane przez sprzysiężenie podchorążych piechoty Piotra Wysockiego. Polacy jednak byli słabo przygotowani do prowadzenia wojny z Rosją. Powstanie upadło. Za niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej oddali życie najlepsi synowie ojczyzny. Pozostały po nich groby, wygnanie i tęsknota za tą, która nie zginęła. Rozpoczął się okres niebywałych prześladowań. Język polski przestał być językiem urzędowym. Wielu patriotów udało się na emigrację. Nie wszyscy jednak tylko rozpaczali za utraconą ojczyzną. Byli też tacy, którzy nigdy nie pogodzili się z losem. Przebywając na emigracji, utrzymywali ścisły kontakt z krajem. Wysyłali do Polski emisariuszy, którzy przygotowywali społeczeństwo do kolejnej walki. Kolejny zrych Polaków to powstanie styczniowe. Kolejna próba, by uczynić kraj wolnym. Niestety zakończona klęską. Państwa zaborcze narzuciły Polakom obcy język i kulturę. Robiły wszystko, aby Polacy zapomnieli o swojej tożsamości narodowej. Młodzi ludzie nie mogli uczyć się w szkole historii i języka polskiego. Wszelkie przejawy polskości były surowo tłumione. Mimo tego nie tracili nadziei na odzyskanie przez swoją ojczyznę niepodległości. Marzenia Polaków o wolnej Polsce zaczęło spełniać się na początku XX wieku, w 1914 roku, kiedy po raz pierwszy w historii trzech zaborców stanęło przeciwko siebie w
I wojnie światowej. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich walczących z zaborcami. Józef Piłsudski to człowiek, który stał się wkrótce ucieleśnieniem wszystkich polskich snów o potędze, wszystkich narodowych nadziei. Po upadku powstania styczniowego trzeba było czekać pół wieku na kolejną możliwość podjęcia walk o niepodległość. Wybuch I wojny światowej stworzył tę szansę, a Polacy potrafili ją wykorzystać. To wnukowie powstańców z 1863 roku wypełnili ich patriotyczny testament. Wywalczyli wolną Polskę. Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym pokoleniom Polaków przywiązanie do języka, historii i kultury narodowej. Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku. Po zakończeniu II wojny światowej ówczesna władza zniosła to święto. Przywrócono je dopiero w 1989 roku. Gdy obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości, pamiętajmy o tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie państwa polskiego. Za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.